Zobacz, jaki mam widok z sypialni na moje aksamitki. Piękne, pomidor. To już są kwiatki. Aksamitki. Zobaczcie tą. To jest tak jak stoję, to ona mi sięga. No, do piersi. Zobaczcie, jaki przecud. Dzisiaj Was witam z mojego balkonu. Będzie tutaj kawka na balkonie. Na dole mam taras, ale nie chcę mi się dzisiaj schodzić na taras. Zobaczcie ten widok. To tak wygląda, jakbym piła kawę w koronach drzew. No bo w sumie jestem w koronach drzew. Tylko nie na drzewie. Fajnie, nie? I tutaj mam tak samitki. Pokażę Wam mojego pierwszego pomidora. To jest pomidor uratowany z rynku za złotówkę. Zobaczcie, jaki piękny. Pomidor malinowy, ale mini. Się już tutaj schował nam ten pomidorek. A tutaj będą za chwilę goździki znowu kwitły. Patrzcie. A kawa tradycyjnie w filiżance mojej niebieskiej. Ale dzisiaj śmietanka nie przelana, tylko w swoim oryginalnym opakowaniu. I to jest, słuchajcie, ustrojstwo do kawy, zaparzarka do kawy, bo ten French press mi się potłukł, może kot mi zrzucił, w związku z tym zastępczo słoik. Tak? Mówiłam Wam, że zepsuł mi się groomer. No teraz gorąco to trzeba się zająć, nie? Sisek? Może kupić inną ładowarkę? No, gdzie tam, Pituniu? Nie wolno. Pitunia! Nie wolno, kochani. No, nie wolno tam wychodzić. To balkonik jest. I co ja dzisiaj robię? Słuchajcie, jestem świetna od rana. Ja na chwileczkę wejdę sobie, zrobię szkic projektu, no i siedzę od rana nad tym projektem kilka godzin. O, robię sobie, wymyśliłam, podpatrzyłam i zrobię plakat reklamowy, który będzie wisiał w mojej witrynie w Cafe Kicia przy Starym Rynku, w moim sklepie i kawiarni. Ponieważ tam nie ma na razie żadnego napisu jeszcze. No i miałam zamówić ten napis, ale zastanawiam się, jak i gdzie to będzie. Już rok myślę nad tym. A jak tam jestem i remontuję, i dzisiaj też będę, to Was zabiorę ze sobą. To ludzie podchodzą i pytają się, a co tutaj będzie? I myślę sobie, no tak, w sumie to powinno się już reklamować, zanim otworzę. Więc akurat idealnie wpadł mi ten pomysł do głowy i będę robić plakat reklamowy. Właściwie zrobiłam plakat reklamowy, dzisiaj od rana siedzę. I oczywiście, jak to ja, nie skończyło się na jednej wersji, tylko jest od razu 10 różnych wersji. Więc czas szybko mi upłynął, kilka godzin zleciało, bo już wiecie, zrobiłam wersję na Halloween, zrobiłam wersję na sierpień, no zimowe jeszcze nie zrobiłam, aż tak daleko się nie posunęłam, ale mam różne wersje i
teraz, zanim pojadę do kafetycia, bo dzisiaj coś mam tam zrobić, to idę zobaczyć, gdzieś u nas w domu się wala stary plakat jeszcze z kafekicia tej poprzedniej, bo mieliśmy wtedy na Gdańskiej. I tam poprzedni, właśnie poprzedni wynajmujący zostawili taki fajny, dużą ramę z plakatem. Zachowaliśmy sobie tą ramę. Więc idę teraz poszukać, żeby wiedzieć, jaką wielkość mam wydrukować tego mojego plakatu. Kochani, spacerek w tym upale. Mam ochotę na chałeczkę, albo one są drożdżowe, albo na jedno i drugie. Więc idę sobie teraz do takiej fajnej piekarni, gdzie zwykle kupuję chleborki żony, ale dzisiaj nie chleb, tylko kupię sobie jakieś słodkości. Potem grubo posmaruję masłem. Tak zrobię. Świeżym pieczywem, pysznościami. Słuchajcie, mini malinianka. Test smaku. Malina super. Nie za słodka, ale tak to wolałabym, żeby była taka, wiecie, drożdżóweczka. No to takie suche. No i tego farszu tyle. Skoro już tu jestem, to kupię sobie też mielone mięso na... Kto mnie ogląda, to już pewnie wie. Mięso z makaronem i z sosem pomidorowym. Jestem taka monotematyczna z tym jedzeniem, ale ja nie lubię gotować, wiecie. Jak już coś mi podpasuje, to potem to jem pół roku, a potem tego nie jem w ogóle. Dzień dobry. Wieprzowo wołowe, poproszę. 500. Dobra, kochani, pół kilo wołowo wieprzowe. Tu widzę, robią coś z blokiem. Idę sobie gotować. Cebulkę mam już w domu. Także makaron mam w domu. Jeszcze pomidory. Zobaczcie, co tutaj panowie robią. Smarują czymś mur. Może to jest przeciwko tym algom. No wiecie co, jak ocieplają dom, to potem się robi takie wykwity zielone. No bo to widzę, że nie jest malowanie, tylko czymś tutaj smarują, jakimś preparatem. Wiecie co? Spróbuję tego drożdżowca. To już to jest pyszne. Kiedyś robiłam, będę też robić dalej do kawy picia z tej kawiarni pączki. Kupiłam sobie nawet specjalne takie urządzenie do wypieku. Potem jak się to krótko się piecza, tylko trzeba wiecie z roboty wcześniej. Jak się upieką, to ja nadziewam trzymami. Fajnymi nadzieniami.
Ale siedzę, bo pomyślałam, że sobie zmontuję vloga w sumie na górze. Po co mam wracać do domu, nie? Jestem w kici, jak widać. Będę kończyć remont i dzisiaj w planie jest, mam nadzieję, że mnie widać, dzisiaj w planie jest tamten kawałek ściany, który nie ma tapety. Teraz wam opowiem, co się stało, dlaczego ta ściana jest niedokończona, ale będę tutaj kłaść tapetę, dlatego właśnie wnosiłam drabinę i wiaderko i klej, wszystko, co jest potrzebne. Tapety już mam tutaj. Historia jest taka, że tutaj mamy wszystkie szafy z poprzedniej kici. O. I tutaj jest ta jedna wąska szafa też z kici. A tu gdzieś jest ta zielona ściana. Jak widzicie, nad ścianą jest tapeta, więc why is that? I tutaj w tym miejscu miała stać druga szafa. Mieliśmy za barkiem dwie szafy w tamtej kici. Może mi się uda tutaj wam wrzucić zdjęcie. Ale niestety ktoś się włamał i oprócz zlewu, bojlera, mojego pięknego kominka zielonego, to ukradł nam też tą szafę. W związku z tym nie ma tej szafy, to jest trzeba to miejsce wytapetować, bo pan tapeciarz już dawno u nas nie pracuje. No zresztą nie będę go prosić, żeby mi kawałek tapety przykleił, no wiadomo. Ludzie teraz przychodzą na większe roboty, także co zrobić? Zobaczcie, tu jest barek, lampa, nasz kwiatek, szafa i tu nad szafą jest tapeta. Tu wszędzie jest tapeta. Piękna. Ale tak, specjalnie panu powiedziałam, że tutaj tylko na górze, no bo tutaj mamy jedną szafę. To miała być druga szafa, to miała być trzecia szafa. I teraz mogę albo zbudować szafę, no też nie problem, bo zbudowaliśmy ją kiedyś, albo stwierdziliśmy, że może niech będzie w sumie taka przerwa, niech będzie tutaj tapeta, może na tym będzie menu powieszone, także do pracy. Opróżniłam całą tą szafkę i teraz będę ją przesuwać. Wieczornie. Kolacja. Zakupy wam pokażę. Słuchajcie, kupiłam sobie w końcu oliwę. Ładnie pachnie. Ja oliwy rzadko używam. Jak mieszkałam we Włoszech, to używałam, a teraz smażę wszystko na smalcu albo na słoninie, ale tak do pokropienia na potrawie. A dzisiaj akurat mam. Znaczy, mam jak mam. Będę mieć za chwilę tortellini z Lidla. Już nie mogę jeść mięsa. Nie mogę jeść ryb i owoców morza. I tak sobie dzisiaj siedzę i tak wracam z kici z miasta. I sobie myślę, co ja mam ochotę dzisiaj zjeść. Mówię, bo jeszcze mogę wejść do Lidla albo gdzieś i tak sobie myślę ricotta spinaci. No i poszłam do Lidla i mamy
tortellini, a że następny odcinek będzie na wsi, lubicie odcinki ze wsi, z mojego domku w lesie, to sobie kupiłam dwa, jedno na dzisiaj, na teraz, a jedno zabiorę na działkę. Na działkę jadę na krótko. Chciałabym dłużej, ale to wam powiem, dlaczego na krótko jadę w następnym odcinku. Tak. Kupiłam pewien specyfik. Dlatego głównie jadę na działkę. A na krótko to z kolei jest związane z kotami. I też nie wszystkie koty jadą, co jest dość dziwne u mnie. Więc następny odcinek będzie z działki. Co jeszcze dzisiaj kupiłam? Jeszcze dzisiaj kupiłam... Nie to może zamieniłam. O! Mokę też dobra. Mokę... Jakieś rzeczy, ale... Nie wiem, dziś mam po domu porozstawione, także... subskrybuj, jak jeszcze nie subskrybujesz kanału. Może dobijemy w tym roku do... W tym roku? No, może dobijemy w tym roku do 6000. No i co? Byliście już na wakacjach? Jak byliście w jakimś miejscu w Polsce fajnym, to napiszcie, bo się wybieram. No może wezmę to za wskazówkę, gdzie mam jechać. Także pa!